Halo, dzień dobry, cześć. Nazywam się Franek Mazur, jestem fotoreporterem i fotografem dokumentalnym. I chciałem dzisiaj opowiedzieć o fotografii dokumentalnej, pokazać, czym ona się różni od innych kategorii fotografii. I zrobimy to na przykładzie konkursu Grand Press Photo. Grand Press Photo jest zorganizowany na zasadach podobnych jak WordPress Photo, najbardziej znany światowy konkurs dla fotoreporterów i dokumentalistów. Co to jest ta fotografia dokumentalna? Czym się różni od innych dziedzin fotografii, szczególnie od fotografii kreacyjnej? Powiemy sobie o wiarygodności. To jest jeden z najważniejszych punktów fotografii prasowej. To nie jest takie oczywiste. No i zapraszam. Jesteśmy na stronie konkursu Grand Press Photo w zakładce regulamin. To są kwestie, które nas interesują. Konkurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się fotografią prasową i dokumentalną zawodowo, czyli dla fotoreporterów zatrudnionych w redakcjach mediów bądź w agencjach fotograficznych. Też są dopuszczeni fotografowie freelancerzy, robiący zdjęcia na potrzeby redakcji medialnych lub agencji informacyjnych fotograficznych. Czyli to jest taka furtka dla fotografów, którzy nie pracują na stałe w gazecie, ale robią materiały dokumentalne, prasowe, reporterskie, społeczne. Często są to ludzie na co dzień zajmujący się całkiem czym innym, a poświęcający swój wolny czas na stworzenie właśnie projektów dokumentalnych. I często takie osoby mają więcej czasu na zrobienie dłuższych projektów, ponieważ fotografowie prasowi, ci, którzy na co dzień fotografują te największe wydarzenia medialne, nie mogą poświęcić więcej czasu na to, by gdzieś, powiedzmy, jeździć w Bieszczady i fotografować przez kilka miesięcy jakąś małą społeczność na przykład. A jeżeli taki fotograf prasowy chce taki materiał zrobić, zazwyczaj znaczy po prostu nie może w tym czasie pracować normalnie. Czyli jest to zawsze jakiś kompromis, a są też ludzie, którzy zajmują się fotografią dokumentalną, powiedzmy to bardziej hobbystycznie, czyli nie zarabiając na tym bezpośrednio. I często te materiały wymagające poświęcenia większej ilości czasu wychodzą spod, że tak powiem, ręki właśnie freelancera, który nie pracuje bezpośrednio w żadnej gazecie czy agencji. Nie mogą brać udziału ludzie, którzy robią tylko dla siebie, nawet jeżeli robią dobre zdjęcia, ponieważ jednak jest to konkurs dla fotografii z przeznaczeniem do mediów. I właściwie jest taka furtka, że jeżeli ktoś, fotograf, nawet amator, zrobił ważne wydarzenie, ale też na tyle dobrze, na tyle ciekawie, że wydarzenie, temat, na tyle ciekawie, że powiedzmy jest tym zainteresowana gazeta, nawet powiedzmy przykładowo duży format, to może w tym konkursie już wystartować. Za to na pewno, nawet jeśli zawodowo ktoś pracuje dla klientów biznesowych, indywidualnych, no to jednak ten konkurs takich autorów wyklucza. Artykuł drugi, tutaj jest bardzo dobra definicja fotografii dokumentalno-reportażowej. W konkursie przyznawana jest nagroda Grand Press Photo za zdjęcie roku. Zostanie nim fotografia o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, niepozbawiona oryginalnej wizji autora, wykonana przy zachowaniu etycznych kanonów zawodu fotoreportera. Zdjęcie zostanie wybrane spośród prac wybranych w grupie zdjęć pojedynczych i reportaży. Oceniane są zdjęcia z roku poprzedniego właśnie w określonym terminie. Autor zdjęcia roku otrzyma nagrodę w wysokości 10 tysięcy zł. Tutaj wracamy do kwestii samej definicji, bo tutaj jest akurat o zdjęciu roku, ale odnosi się do wszystkich zdjęć, które powinny być nadsyłane na konkurs. Fotografia o najwyższej wartości informacyjnej. Ważne jest to, że temat na zdjęciu jest prawdziwy, to wydarzenie jest prawdziwe, określa go data, osoby, które są na zdjęciu. Tutaj jest kwestia też o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej, czyli ta treść jest, oprócz tego, że ciekawa, to też właśnie prawdziwa, że nie ma tutaj manipulacji kontekstem zdjęcia. Powiedzmy, że wydarzyło się coś innego, że ktoś przeciera oko, bo to są takie proste czasem sprawy. Powiedzmy, że ktoś przeciera oko, ponieważ wpadło mu coś do tego oka, podpisujemy, że płacze na pogrzebie kogoś.
Następny punkt o najwyższej wartości technicznej, czyli ma spełniać te aspekty techniczne. Tutaj jeszcze sobie o tym powiemy. Generalnie po prostu ma być dobrze zrobiona technicznie, ale ta techniczność może być też różna, bo ona jakby tutaj jest następny punkt. Fotografia nie pozbawiona oryginalnej wizji autora. Sama fotografia jest takim przekazem też trochę technicznym, w sensie przekazuje emocje, ale w sposób wizualny, a wizualność jest zorganizowana poprzez aparat, optykę, poprzez odpowiednie przygotowanie tego obrazu. I tutaj ta techniczność musi być dobra, ale nie zawsze musi być taka według prawideł, nazwijmy to, politechnicznych. Zdjęcie mogą być prześwietlone, niedoświetlone, jeżeli to nadaje kontekst tematowi, który fotograf pokazuje. Ostatnia kwestia, wykonana przy zachowaniu etycznych kanonów zawodu fotoreportera. Czyli fotoreporter zaświadcza, że to zdjęcie jest z prawdziwego wydarzenia, z danego miejsca, czasu, że przedstawia prawdziwą sytuację i konteksty też są prawdziwe, nie ponaciągane. W komentarzach pojawiają się pytania, dlaczego amatorzy nie mogą startować, przecież często robią lepsze zdjęcia w obecnych czasach niż fotoreporterzy. W przypadku fotografii amatorskiej rodzi się czasem wśród ludzi pokusa, by materiały podbarwiać. Oprócz nagrody głównej przyznane zostaną nagrody w kategoriach. W grupie zdjęć pojedynczych i w grupie reportaży te kategorie są podobne. Trochę mniej jest w grupie reportaży, zaraz o tym powiemy. Pierwsza kategoria wydarzenia, czyli to, co się wydarzyło w roku ubiegłym, wszystkie małe, duże wydarzenia, no to jest taka najważniejsza kategoria fotoreporterska, szczególnie dla fotografów, którzy pracują na co dzień dla mediów, no i taka też najbardziej prestiżowa. Często właśnie z tej kategorii wydarzenia też wybierane jest zdjęcie roku. Ważny jest ten kontekst, by zdjęcie roku zawierało w sobie, poza wartością estetyczną, emocjonalną, też żeby to było zdjęcie przedstawiające sytuację ważną, która odcisnęła piętno na takie informacyjne, wydarzeniowe w roku poprzedzającym. Następne kategorie, już luźniejsze, bardziej uniwersalne, życie codzienne i kategoria ludzie, one się gdzieś tam łączą i są nastawione bardziej prospołecznie, prosocjologicznie. Może być to jakieś kuriozalne, ale bardzo ciekawe zdarzenie, czy też się zawiera tutaj street photography, fotografia uliczna, coś, co było ważne w danym roku, albo coś, co się dzieje od lat 10 czy 20, a przez fotografa zostało w ciekawy sposób zauważone. Ludzie, czyli kategoria podobna do życia codziennego, tylko bardziej skierowana na działania społeczne, na grupy społeczne. Następna kategoria sport, czyli dość kontrowersyjna, jeśli chodzi o ten konkurs, ponieważ nie są nagradzane najważniejsze dyscypliny sportowe, nie są nagradzani zazwyczaj złoci medaliści czy rekordziści olimpiady. Tu też, jak we wcześniejszych kategoriach, jurorzy zazwyczaj szukają małych grup społecznych. Chodzi o takie podejście socjologiczne, pokazać ludzi, którzy przełamują bariery, sporty niszowe, czy nawet jakieś rozgrywki podwórkowe, bardziej, żeby pokazać, no jest to kategoria zbliżona trochę do kategorii ludzie, społeczeństwo, aniżeli do takiego sportu w rozumieniu najlepszych wyników. No to tu fotografowie sportowi często są zawiedzeni, ponieważ fotografii sportowej powstaje dużo świetnych zdjęć właśnie z tych najważniejszych wydarzeń, a zazwyczaj są niezauważone na tym konkursie. No, właściwie jeśli chodzi o sport, powinien istnieć oddzielny konkurs z jurorami, którzy się na sporcie znają, pasjonują się tym i potrafią docenić właśnie najlepsze zdjęcia typowo sportowe. Następna kategoria, środowisko. Kiedyś to była kategoria przyroda, najlepsze zdjęcia zwierząt i tak dalej, ale to się zmieniło, ponieważ programów przyrodniczych mamy ogromną ilość. W środowisku chodzi o spojrzenie, jak człowiek zmienia nasze środowisko, o, wiadomo, urbanizację, o globalizację,
o nadmierną ilość śmieci, o globalne ocieplenie, o degradację środowiska, czyli jak człowiek, jak my właściwie wpływamy na to nasze otoczenie całe. Kolejna kategoria, kultura i rozrywka. To jest moja ulubiona kategoria, ponieważ od lat fotografuję koncerty i wydarzenia artystyczne. I tutaj się mieści zarówno rozrywka masowa, jak i wydarzenia niszowe, czy jakieś drobne sprawy, które są dla wielu ludzi niedostrzegalne. Przykładem jest zdjęcie sprzed 2 lat, gdzie główną nagrodę w kategorii zdjęć pojedynczych dostała Marta Rybicka za zdjęcie uchodźców czeczeńskich, dzieci uchodźców czeczeńskich, które zwiedzają Zachętę. Świetny moment. Bardzo mi się to zdjęcie podoba. I ostatnia kategoria, portret. Ta kategoria pozwala na wysyłanie zdjęć, które są bliżej kreacji, fotografii kreacyjnej, aniżeli dokumentu. Te zdjęcia zazwyczaj są pozowane, robione w studio z dodatkowym oświetleniem, z makijażem. Oczywiście nie zawsze, niekoniecznie, ale jakby w tej kategorii jest to możliwe i takie zdjęcia są dopuszczone, więc tutaj jest taka też furtka dla ludzi, którzy robią fotografię bardziej kreacyjną. Jeśli chodzi o fotoreportaże, 2 kategorii w grupie fotoreportaży nie ma, czyli sportu i portretu. Osobnymi kategoriami jest projekt dokumentalny, czyli materiał, który jest robiony w dłuższym okresie czasu, minimum 2 lata. I on tu może dotyczyć szerokiego spektrum tematyki, może być z obszaru życia społecznego, politycznego, gospodarczego, historii kultury. Są to nagradzane bardzo dobre projekty. Trzeba przyznać, że tych projektów powstaje mało, ponieważ mało który fotograf może sobie pozwolić na tak długą pracę. Jeszcze oddzielną kategorią jest właśnie konkurs w kategorii książek fotograficznych. To już oddzielne jury ocenia. Fotobook. I tam są oceniane książki fotograficzne polskich fotografów, kolektywów czy agencji, które zostały wydane po raz pierwszy rok wcześniej. Mogą je zgłaszać autorzy, wydawcy, agencje fotograficzne. Książki powinny prezentować fotografię reporterską i dokumentalną. Jeżeli będzie oceniać pod względem edytorskim, merytorycznym i poziomu prezentowanej fotografii, czyli liczy się oprócz fotografii też jakby cała graficzna strona książki. Co jest ciekawe, w tej chwili duże wydawnictwa nie wydają takich książek. Raczej jest to druk sumptem autora fotografii. Często te pieniądze są zebrane w zbiórkach crowdfundingowych i powstają książki, które mają małe nakłady. Często jest to 100, 200, 500 sztuk. I to są takie perełki. Perełki właśnie fotograf ma bardzo duży wpływ na to, co jest w tej książce, jakby treściowo jest ona ułożona, jaką ma formę graficzną. I co roku tych książek wydawanych jest dosłownie kilka. Także podejrzewam, że autor, który w tamtym roku dostał nagrodę za właśnie w kategorii projekt dokumentalny, wydał książkę i myślę, że ma duże szanse na nagrodę za książkę fotograficzną. Osobiście trzymam kciuki bardzo. Jeszcze tu powiemy sobie o ostatniej kategorii. Jest jeszcze kategoria dla młodych fotografów Young Poland. Dla ludzi, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia i mogą się wykazać dorobkiem fotograficznym, a nigdy wcześniej nie startowali w konkursie Grand Press Photo. Zdjęcia oczywiście muszą reprezentować fotografię prasową bądź dokumentalną i można zgłaszać w kategorii zdjęć pojedynczych i fotoreportaży. I to jest taka fajna furtka dla młodych ludzi. Nie muszą walczyć z doświadczonymi fotografami. Nie muszą też wykazywać, że pracują dla prasy czy dla agencji fotograficznych. Mogą to być studenci, licealiści, ludzie, którzy są po studiach, ale jakby dopiero zaczynają swoją pracę, myślą nad pracą dokumentalisty. Jest to też kwestia techniczna zdjęć. Wysyła się przez stronę internetową, która jest zawarta w regulaminie. Tam jest specjalny formularz. Te zdjęcia muszą mieć odpowiednie wymiary, muszą być w formacie JPG, ale co jest ważne, obróbka zdjęć może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnieniu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu,
wszelkie inne zmiany typu fotomontaż, manipulacja cyfrowa są niedopuszczalne. I to znów, oczywiście, jeżeli zostanie taka manipulacja wykryta, zdjęcie zostanie zdyskwalifikowane. I to jest właśnie też bardzo ważna cecha fotografii dokumentalnej, reportażowej, że te zdjęcia nie mogą być manipulowane, że nie usuwamy nawet jakichś tam brudów, śmieci, które oczywiście takie techniczne, że to jest śmieć na matrycy, to tak, ale jeżeli coś tam leżało i nam się nie podoba, chcemy zdjęcie wyidealizować, nie daj Boże, jakieś przestawianie elementów, dokładanie czegoś, nieba, żeby lepiej wyglądało, to nie jest ten konkurs. Zdjęcia zresztą są weryfikowane, jeżeli zdjęcie przechodzi do finału, autor musi przesłać taki czysty plik bez przedobróbki. Najlepiej w formie RAW, czyli takiego czystego pliku, i jest sprawdzane. Na podstawie tego czystego zdjęcia jest sprawdzane, czy tam nie została dokonana manipulacja. I ostatnie słowo to jest kwestia jurorów, ponieważ jej składa się z kilku osób, a szefem jury zawsze jest człowiek, laureat nagrody WordPress Photo, czyli człowiek, który zdobył laury w konkursie światowym i on ma jakby decydujący głos, jakie zdjęcia w danej kategorii zostaną nagrodzone oraz jakie zdjęcie zostanie zdjęciem roku. Myślę, że warto brać udział. Oczywiście nie jest to jedyny konkurs. Jest jeszcze konkurs imienia Krzysztofa Millera oraz konkurs taki mniej zauważalny medialnie, organizowany przez Stowarzyszenie Fotoreporterów, konkurs Fotoreporter Roku. Generalnie we wszystkich warto brać udział, aczkolwiek Grand Press Photo ma obecnie największy prestiż i też te nagrodzone zdjęcia są publikowane w dość szerokim spektrum, szczególnie portali fotograficznych. Drugą kwestią jest wystawa, która krąży po największych miastach w Polsce przez cały rok. No to wszystko buduje taki prestiż, który powoduje, że warto brać udział w tym Grand Press Photo i no szczególnie w środowisku fotograficznym wygrana też i w danych kategoriach, czy nawet nominacja do nagród jest sporym prestiżem. Chciałem na koniec powiedzieć, że poza zwycięzcami i nominowanymi wszyscy wysyłający są niezadowoleni. No wiadomo, wysyłanych jest 5 tysięcy prac, a do finału wchodzi 150, 140. Trzeba pamiętać, że wyniki w takim konkursie nie są obiektywne. Są kwestią gustu, preferencji jurorów. Oczywiście jury jest profesjonalne, składa się z fotografów, z fotoedytorów, a dodatkowo juror z zagranicy jest gwarantem tego, że jednak ten wybór ostateczny jest dość obiektywny. Co ważne, jury szuka obrazów, które się odróżniają od tych, które na co dzień pojawiają się w gazetach, ponieważ zalew informacji też fotograficzną jest ogromny. Dlatego często na konkursach dostają nagrody zdjęcia, które odróżniają się formą, tematem, właśnie dotykają tematów niszowych. Pomimo wszystko zachęcam do udziału. Do zobaczenia.